bazy same, bazy ma blisko, prawda, wszystkich swoich baz operacyjnych, a państwa europejskie czy Amerykanie mają daleko. Więc to też jest argument z punktu widzenia sztuki operacyjnej. No i te wszystkie, myślę, argumenty przeważają za tym, żeby to było właśnie lokacyjne, a nie stałe. Natomiast czego możemy się konkretnie jeszcze spodziewać po tym szczycie NATO, panów zdaniem? Czy to będzie też szczyt, który ma w jakiś sposób też zmieni strategię NATO? Czy to będzie szczyt, który spowoduje, że rzeczywiście to zagrożenie ze strony Rosji zostanie nazwane i konkretnie jakby wymyślone będą środki przeciwdziałania? Co dla nas jest dobrego w tym? Co dla nas się może pozytywnego wydarzyć? Ale też jakie są waszym zdaniem realne scenariusze? No, dla nas najważniejsze jest to, o czym już powiedzieliśmy, to znaczy właśnie kwestia wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ja mam wrażenie, że po Krymie, że to już w zasadzie na szczycie w Walii poprzednim był daleko posunięty konsensus do tego, że Rosja znów stanowi zagrożenie, w związku z czym podejrzewam, że nie spodziewałbym się w tym takim obszarze, że tak powiem, świadomościowym jakiegoś przełomu po szczycie NATO, bo chyba to już się... Bo ja mam wrażenie, że obserwujemy proces wręcz odwrotny w tym momencie, to znaczy z powrotu Rosji do tego stolika rozmów na zasadzie normalnego partnera. Po wojnie w Gruzji ten proces trwał dużo krócej, parę miesięcy, po paru miesiącach już z powrotem wznowiono i dialog z NATO i szerzej współpracę polityczną również z Rosją. Po Ukrainie trwało to dłużej, natomiast od momentu zwłaszcza interwencji rosyjskiej w Syrii, Rosjanom część tych punktów planu, które sobie stworzyli, udało im się zrealizować właśnie na takiej zasadzie, że znowu mówimy o Rosji jako przewidywalnym kraju, tak? O Rosji może nie jako przewidywalnym kraju, może nie tyle przewidywalnym kraju, ale kraju, z którym można prowadzić dialog polityczny i również dialog na zasadzie właśnie na tej poziomie na przykład Rady Rosjonato, która pewnie odbędzie się jeszcze przed szczytem. A na stole jest przede wszystkim Ukraina. Nawet teraz, jak się przyglądamy rozmowom dotyczącym tego, jak ma być wypełniony układ z Mińska w punkcie dotyczącym wyborów w Zagłębiu Donieckim, to wyraźnie widać, że te rosyjskie argumenty trafiają na coraz podatniejszy grunt. I coraz wyraźniej widać, że to wygląda tak, jakby to Ukraina musiała się w tym momencie cofać, tłumaczyć to jest jakiś sygnał, w jakim jesteśmy momencie na relacjach Rosja-Zachód. To bardzo złożona sprawa i tym bardziej złożona dla nas, dla naszego bezpieczeństwa i percepcji, dla nas Polaków, bo Rosja przez swoje działania na Bliskim Wschodzie i w ogóle to, w jaki sposób testuje architekturę bezpieczeństwa, bo przecież akcja syryjska, akcja ukraińska, prowokacje nad Morzem Bałtyckim jest pokazywaniem, niskoskalowym testowaniem poczucia bezpieczeństwa, czyli kwestionowaniem dominacji Stanów Zjednoczonych, mówiąc wprost, i NATO w obszarze, czyli że nie są w stanie przyjść z pomocą nam. Tak? Jakby pokazywanie znaków zapytania, czy są w stanie przyjść z pomocą. I to plus oczywiście cała kwestia ekonomiczna i cała kwestia relacji w ogóle dwustronnych i innych między Rosją a państwami Europy Zachodniej, nie tylko, bo też ze Stanami Zjednoczonymi, powoduje, że Rosja jest jak gdyby, chcemy czy nie chcemy, elementem architektury bezpieczeństwa po prostu Eurazji całej i pokazuje to. I my oczywiście byśmy chcieli bardzo, żeby nie była z punktu widzenia racji Stanów Rzeczypospolitej i żeby była takim, prawda, wykluczonym trochę, żeby narzucać jej rozwiązania i żeby nie oddziaływała na otoczenie swoje w ten sposób, a na pewno poprzez wojnę, ale niestety widzimy, jak wygląda rzeczywistość. I w związku z tym naprawdę jestem ciekawy, co na szczycie w Warszawie zostanie przedstawione tak, żeby Polska poczuła się jednak uspokojona, że istnieją realne gwarancje bezpieczeństwa dla nas, dla naszej polityki proatlantyckiej i dlatego, żebyśmy po prostu wierzyli, że NATO przyjdzie nam z pomocą. A to nie są żarty, dlatego że rzeczywiście łatwo wszyscy zapominamy, ale na Ukrainie trwała i trwa wojna. Został odebrany Donbas i Krym państwu ukraińskiemu, pomimo gwarancji z memorandum budapesztańskiego. Ukraina staje się państwem opadłym. Rosja po prostu w sensie strategicznym osiąga swoje cele, pomimo tego, że oczywiście ma sankcje, pomimo które nie wiadomo, czy przetrwają. Pomimo tego oczywiście, że ma kryzys gospodarczy, ale Rosja przyzwyczajona jest do kryzysu, jest państwem wiecznego kryzysu, a jednakowoż strategicznie swoje cele osiąga i świat z nimi rozmawia.
Innymi słowy, NATO jest trudny szczyt, bo nie wszyscy członkowie NATO uważają, że Rosja jest zagrożeniem. Jeszcze spośród tych, którzy uważają, że rzeczywiście jest zagrożeniem dla stabilności, jest różnica pomiędzy tym, czy tylko dla stabilności, czy w ogóle dla istnienia, a jeszcze na wschodniej flance państwa się po prostu boją egzystencjalnie Rosji i bardzo trudno jest połączyć to wszystko. I jeszcze nie ma za bardzo zdolności wojskowych, żeby wypełnić tę lukę, bo to kosztuje, bo to rozwija stwarza, kto ma wysyłać te wojska. I jeszcze Amerykanie mają własne problemy, o których mówimy. No więc właśnie, o tych problemach amerykańskich, o geopolitycznym wpływie na nasze bezpieczeństwo porozmawiamy już za chwilę. Odbył się ten recital Malcolma Wilsona. Polskiej kadry Adama Nawałki rozpoczynają jutro w ośrodku w Arłamowie główne zgrupowanie przed piłkarskimi mistrzostwami we Francji. Więcej informacji o 15. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Strefa szefa. Audycja Strefa szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, a w studiu państwa i moi goście. Pani Adrianna Połczyńska, dyrektor personalny Wilson & Brown, pan profesor Andrzej Blikle, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, pani doktor Anna Bugalska, wiceprezes zarządu Zarządzanie Kapitałem Ludzkim IBD Business School i pani doktor Barbara Sypniewska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. A Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest organizatorem konferencji, która już 2 czerwca w Warszawie właśnie, Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu, wyzwania, trendy, dobre praktyki. I właśnie ta konferencja stała się pretekstem dzisiejszej audycji, ponieważ to jest bardzo rzadki przypadek, kiedy nauka łączy się z biznesem, kiedy ci, co robią badania i piszą książki, wreszcie mają szansę porozmawiać z tymi, którzy potem te książki czytają i próbują wdrożyć w praktyce to, co przeczytali, i się okazuje, że tu się nie da, ale tu się da i idźmy w tą stronę. Skoro przyszłość HR, no to puśćmy sobie wodze wyobraźni i zastanówmy się, w którą stronę ten HR zmierza. Kto pierwszy? Mogę zacząć? Proszę. To może opowiem o takiej firmie, którą spotkałem nowo mniej więcej miesiąc temu w Gdyni. Ale firma jest holenderska. Dwóch przyjechało chłopaków z tej firmy, takich chłopaków, powiedziałbym, 40+ prawdopodobnie. I to jest firma doradcza, doradztwa biznesowego. Pracuje tam 150 osób i nie ma tam żadnej struktury zarządczej. Nie ma również budżetów centralnych. Na sali siedziała cała masa bankowców i nie mogli w ogóle zrozumieć, czy dobrze słyszą. Jak to nie ma budżetów? No to jak się wydaje pieniądze? No jak trzeba wydać, to się wydaje. No, ale kto o tym decyduje? Skąd wiadomo, ile można wydać? A kto o tym decyduje? No decyduje ten, który potrzebuje wydać. No to mógłby wszystko wydać. No mówi, mógłby, ale w dotychczas się to nie zdarzyło, a firma ma już 15 lat. No i tak bez budżetów? No bez budżetu. Mamy prognozy oczywiście, prawda? Mamy prognozę, czego się spodziewamy, jakich przychodów się spodziewamy, jakie koszty. No każdy wie, na co nas w tej chwili może być stać przy tych przychodach, jakie mamy. I nikt się nie zachowuje w sposób nieodpowiedzialny. I ta firma znakomicie funkcjonuje. I to jest science fiction tylko. Science fiction istnieje. I ten science fiction wygrywa z tym, co science fiction nie jest. I tu ja muszę siebie, właśnie moje konwersatorium zreklamować, ponieważ wstęp jest wolny. Informacja na mojej witrynie, można inaczej, jedno słowo, com.pl. Czyli można inaczej.com.pl i najbliższy czwartek będzie właśnie spotkanie na temat firm rodzinnych i będziemy o tym, nie rodzinnych, firm turkusowych, w tym i rodzinnych turkusowych, ale niekoniecznie. Ja myślę, że w takiej rodzinnej to łatwiej nawet taką turkusową firmę rozpalić. No nie jestem pewien, ale to zależy. To z przyjemnością jeszcze o to potem dopytam.
A ja bym chciała wnieść nieco inny wątek, bo tutaj pan profesor sprowadza nas do tego wątku firm rodzinnych, turkusowych. To jest bardzo ważny wątek, bo w Polsce firm rodzinnych jest bardzo dużo i małych, średnich jest bardzo dużo. Ale ja pracuję dużo też z międzynarodowymi korporacjami. Chcę powiedzieć o tym, jak obserwuję, jak mocno zmienia się otoczenie. Globalizacja. Pracuję z firmą, którą międzynarodowa firma finansowa w Polsce. Pół roku temu jeszcze zatrudniali 18 narodowości. Dzisiaj zatrudniają 22 w Polsce pracujące. Czyli mamy naprawdę potężny aspekt globalizacyjny. Stara Europa przestaje zarabiać tak, jak zarabiała. Mówimy o tych krajach BRICS-u. Chiny, Indie, Brazylia to będą kraje, do których Polacy będą wyjeżdżać. W związku z tym HR-y muszą zatrzymać swoich ludzi w Polsce, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że za chwilę to się będzie radykalnie zmieniać. Naprawdę. Mamy wątek pokoleń. 4 pokolenia obecnie na rynku pracy. W tej firmie, o której mówię, to są ludzie średnia wieku 28 lat. A ich szefowie mają 40 i są już z innego pokolenia i raczej są starsi. No i mamy wątek cyfryzacji. Były takie badania niedawno robione. 3 urządzenia naraz obsługujemy. Musimy z tym się zmierzyć również w naszych firmach. Liczę właśnie urządzenia, które mam. Nie, mam tylko 2. Proszę Państwa, zrobię krótką przerwę, bo mamy oczywiście wejściówki na tę konferencję. Przypominam, wyjątkowa rzecz. Można spotkać teoretyków i praktyków w jednym miejscu i to w dodatku takich, którzy chcą ze sobą rozmawiać. No po prostu w Polsce rzadkość. Myślę, że w ogóle rzadkość, więc tym bardziej. Co trzeba zrobić, żeby dostać wejściówkę na konferencję pod tytułem Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu? Otóż trzeba wziąć telefon do ręki, a następnie zadzwonić pod numer, uwaga, kierunkowy do Warszawy 22, a potem 44 44 044, kierunkowy 22, a potem 44 44 044. Pierwsze 3 osoby, które się dodzwonią, nasza wydawczyni Małgorzata Wołczyńska rozmawia z tymi osobami, bierze takie informacje jak imię, nazwisko, telefon, mail i z tymi osobami skontaktują się potem organizatorzy konferencji, zapewniając wejściówki. Dobrze rozumiem, pani doktor? Tak, tak, oczywiście. Oddzwonimy. A kogo zapraszamy na konferencję szczególnie? Szczególnie do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z funkcjonowaniem i przyszłością działów HR, a w szczególności dyrektorów personalnych i HR menadżerów, właścicieli firm, prezesów, no i zarządy, dyrektorów zarządzających, oczywiście, że tak, członków rad nadzorczych, no i specjalistów, którzy bezpośrednio zajmują się HR-em w swoich organizacjach. Ja te zarządy podkreślę, no bo ich Herkules HR, kiedy zarządzie kupa duża. To wtedy tam ciężko z HR-em, żeby HR coś zrobił. Pani Adrianna Pułczyńska, przyszłość HR-u. Jak pani widzi w najbliższym czasie? Mam nadzieję, że jako partner, ale jednak z wydzieloną funkcją, tak? Czyli jako? Z wydzieloną funkcją, znaczy jakby HR, który funkcjonuje po to, żeby tworzyć programy, być może również rozwoju talentów, tak? Ale myśleć o organizacji, myśleć o pracownikach globalnie, ale też być katalizatorem między zarządem a kierownikami, jak również działać na rzecz indywidualnych osób. Czyli myślę sobie, że dosyć trudne, dosyć duże wyzwanie. Tym niemniej widzę takie 3 poziomy współpracy dla HR-u. Zupełnie nie wiem, jak to umiejscowić w strukturze. Być może, jeśli mówimy o strukturze, a nie o firmie turkusowej, być może tak jak jest, gdzieś HR podlegający pod zarząd czy pod jakiegoś dyrektora zarządzającego, natomiast no właśnie w tych 3 funkcjach, albo nawet 4. Dodatkowo jeszcze o kadrach zapomniałam, tak. A co myśli pani o tej wizji, o której też coraz częściej się mówi, że
kadry i całe te rzeczy bazodanowe związane z obsługą po prostu prawno-płacową będą coraz częściej już całkowicie wyrzucane poza firmę, tak. A wszystkie inne miękkie funkcje przejmą jednak menedżerowie liniowi, czyli coś takiego jak funkcja takiego dzisiejszego HR-owca w firmie zniknie. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale może dlatego, że od 20 kilku lat jestem HR-owcem i funkcjonuję zawsze w firmach i gdzieś blisko, bardzo blisko biznesu i wydaje mi się, że nie widzę tego, szczerze mówiąc. Tak? Oczywiście można wyoutsourcować kadry, ale wtedy trudno jest o to, żeby zatrudnianie, czy ten trudniejszy element kadrowy, jakim jest zwalnianie pracowników, odbywało się na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Tak? Że to jest totalna automatyzacja i takie traktowanie człowieka bardziej przedmiotowo. Mam też takie głębokie przekonanie, żeby być dobrym HR-owcem, trzeba mieć predyspozycje. Tutaj kompetencje, wiedza, doświadczenie nie wystarczą. To jest coś więcej, tak? HR-owcem, no nie chcę powiedzieć może górnolotnie, że trzeba się urodzić. Natomiast rzeczywiście trzeba czuć misję, bo to nie jest łatwa funkcja wspierania i menadżerów, i ludzi po to, żeby się chcieli ze sobą dogadywać, bo to czasem nie jest możliwe. Się wydaje oczywiście. Natomiast rolą HR-u jest no właśnie bycie takim katalizatorem w tym, żeby się ludzie ze sobą porozumiewali. Wydaje mi się, że no to jest moje takie myślenie o HR-ze, te cztery poziomy, ale jednak w firmie są potrzebne. Nie wydaje mi się możliwe, żeby kierownicy liniowi w całości byli w stanie przejąć te funkcje. Nie widzę tego. Ja tak sobie myślę, właśnie pytanie takie ogólne, ponieważ coraz więcej, zwłaszcza firm w nowych technologiach, to są firmy transnarodowe, międzynarodowe, ale to nawet międzynarodowe to już jest za słabe słowo. To są firmy, które, gdzie tworzą się zespoły, które kontaktują się tylko i wyłącznie przez sieć, które pracują razem tylko w sieci, gdzie nabór i zwalnianie są bardzo automatyczne, właściwie takie po prostu ktoś dołącza do sieci, potem z niej wychodzi albo jest wyrzucany, po prostu może się dołączyć do innej sieci, gdzie i te sieci, te zespoły robocze są w dużej mierze samowystarczalne. I tak sobie myślę, czy w przyszłości w ogóle ktoś taki, kto się będzie zajmował rozwojem poszczególnych elementów tej sieci, gdzieś z zewnątrz tej sieci, czy on w ogóle będzie to miało sens? Ja myślę, jeśli mogę, że warto sobie odpowiedzieć, czy wystarczy nam, tam tutaj, którzy wszyscy jesteśmy w jakimś sensie pracownikami, być elementem sieci. Jeśli tak, to pewnie. Ale jeżeli będziemy dumnymi elementami sieci, dumnymi z tego, co robimy. Wie pani, to pracę zdalną to zaczęto trenować w Stanach Zjednoczonych jakieś 20 lat temu. Wtedy to była sensacja na pozostałych kontynentach, no ale Amerykanie mieli na tyle wtedy już silną informatykę, że mogli to robić. I co się okazało? Okazało się, że ci ludzie strasznie im brak takich bezpośrednich kontaktów. Relacje. Że no, z jednej strony to jest wygodne, że pracuję w domu, pracuję wtedy, kiedy chcę, mogę się zająć dzieckiem, trochę pobiegać, trochę popracować, ale fakt, że ja nie widzę tych ludzi, z którymi rozmawiam, no teraz może nawet widzę na ekranie, prawda, wtedy nie, miał ogromne znaczenie i ci ludzie zaczęli co pewien czas się spotykać, zjeżdżać, żeby się po prostu zobaczyć i poznać. I ja myślę, że 20 lat temu rzeczywiście tak było, ale dzisiejsi młodzi pracownicy, oni sobie realizują potrzebę spotykania ludzi w zupełnie innym środowisku, pozazawodowym. No to prawda, ale również realizują potrzebę bycia dumnym z siebie w środowisku pozazawodowym i to nie jest dobrze. Znaczy praca powinna dostarczać, nie musi być wcale jedynym elementem, powodem do dumy, ale powinna tego dostarczać, a także powinna dostarczać tego zaspokojenia potrzeby społecznej, takiej, że jestem potrzebny, że coś robię ważnego dla innych, że mogę na innych liczyć, że oni mogą liczyć na mnie, jestem częścią społeczeństwa. To jest niezwykle ważne. I oczywiście będą takie firmy sieciowe, ale ja myślę, że nadal ogromna większość ludzi będzie pracowała w takim bezpośrednim kontakcie. Pani doktor, jakich jeszcze praktyków będziemy mogli zobaczyć w trakcie konferencji? Tak, w naszej konferencji przewidzieliśmy dwa panele. Pierwszy panel to próba diagnozy HR. W drugim panelu dyskutować będziemy o HR-ze, ZZL-u z punktu widzenia nauki i praktyki. Zaprosiliśmy do obydwu paneli, zarazem reprezentantów nauki, jak i biznesu.
oczekujemy nawet wręcz takiej ostrej dyskusji pomiędzy jednym środowiskiem a drugim środowiskiem. Jako praktyków w pierwszym panelu zaprosiliśmy panią Marylę Bogdanowicz, wiceprezes zarządu PGE, Jacka Dziekońskiego, partner zarządzający Karta, i Jana Gontarta, to jest dyrektor generalny w Polsce Sodexo. To jest Francuz mieszkający od 20 lat w Polsce. Bardzo ciekawe ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi, HR w jego takim pojmowaniu. W drugim panelu pan profesor Bickle będzie brał udział, Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Center Club, Zbigniew Rubel, prezes Club Sport Travel, spółka z o.o. i Katarzyna Stankiewicz, HR Business Partner. I oczywiście w jednym i w drugim panelu będziemy dyskutować i próbować odpowiadać na pytania. Na pytania o przyszłość HR-u. O przyszłość HR-u, tak jest. Jak to wygląda? Proszę Państwa, mamy już 3 osoby, które wejdą na konferencję. Pani Agnieszka, pan Mieczysław i pan Mateusz. Proszę już nie dzwonić, już nie mamy więcej wejściówek. Właśnie, ale jakby ktoś chciał dowiedzieć się czegoś więcej o konferencji, to może to zrobić? Można wejść na naszą stronę www.wizjaprzezv.pl. Wizja przez V koniecznie. I tam szukamy konferencji Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za przyjście do radia i udział w audycji Państwa i moimi oczywiście serdecznymi, wyczekiwanymi i jakże wspaniałymi gośćmi byli. Pani dr Barbara Sypniewska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, czyli przedstawiciel organizatora konferencji. Dziękuję bardzo. Najwierniejszych fanów przygotowała nowe wydawnictwo. Ty, sprawdź na www. Dużo słońca. Posłuchać się tego krążka serdecznie polecam, a także zapraszam na ich koncerty, które odbędą się już 27 maja. Lady Punk zagra w ramach gdańskich juwenaliów, ale tego samego dnia zagrają także na festiwalu w Sopocie. Ten oczywiście tradycyjnie w Operze Leśnej. Po 15 Kama Sutra, chcecie mieć na chwilę, będzie również Mrozu. Zagra dla nas także formacja Wolwer. Siedmiu, tak? A, razem siedmiu, tak? I kiedy to by pan chciał? Nam Ośnieżkę, prawda? Czy jakoś dałoby się tam wejść na Śnieżkę? No to znaczy, od nas da się wejść, ale to wie pan, to jest taka praktycznie całodniowa trasa od nas, nie? Bo my jesteśmy w Szkarskiej Porębie. Tam. Ja jestem tak nieśmiałek, mędrek, gabciok, burek, siedmiu nas jest. Jesteśmy po prostu krasnale. I pomyśleliśmy, że musimy na Śnieżkę. Piękna podobno jest, tak? Proszę? Piękna jest podobno. No tak, bardzo piękna. Detektyw Inwektyw w Radiu Wawa. Reklama. Oto niezwykły gatunek ptaków, Iratus aves, bardziej znany jako Angry Birds. Te ptaki upodobały sobie McDonald's jako miejsce gniazdowania, albo raczej miejsce zabawowania. Ich przylot 21 i 22 maja przyniesie wesoły rodzinny weekend. Super zabawki Angry Birds w Happy Meal, malowanie buziek, upominki i fantastyczną atmosferę. Głodni dobrej zabawy? Lećcie z dziećmi do McDonald's. Akcja trwa w wybranych restauracjach, szczegóły na mcdonalds.pl. Moja mama zawsze była pełna energii. Bardzo nas zmartwiło, kiedy straciła apetyt i opadła z sił. Kupiliśmy jej w aptece Appetizer Senior. Pyszny syrop wspomagający apetyt. Mama znów je ze smakiem. Appetizer Senior, suplement diety na problemy z apetytem u osób starszych. Na kogo możesz liczyć, kiedy zasłabniesz na ulicy albo przydarzy ci się jakiś wypadek? Kto pierwszy ruszy ci na pomoc? To taksówkarz Eletaxi. Wszyscy taksówkarze Eletaxi przeszkoleni są w udzielania pierwszej pomocy medycznej, a specjalnie oznakowane taksówki wyposażone są w profesjonalny sprzęt do ratowania życia ludzkiego. Tysiące osób na ulicach Warszawy otrzymało już bezinteresowną pomoc taksówkarza ratownika, a kilkanaście osób zawdzięcza im życie dzięki skutecznie przeprowadzonej reanimacji. Eletaxi. I czujesz się bezpiecznie. Słucham pana. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Jest mi niedobrze. Mam... Gazy? No tak.
Przejadł się pan tłustymi potrawami, a to tłuszcz najczęściej jest przyczyną dyskomfortu trawiennego. Dlatego polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów, stymulują wydzielanie soków trawiennych i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Weź Travisto i poczuj się 100 razy lepiej. Travisto i Travisto. Jest środek dnia. To idealny czas, by skorzystać ze zniżki na stacji Shell. 15 groszy na litrze wybranych paliw Shell V-Power Nitro Plus przy zakupie minimum 25 litrów. A także z innych zniżek lub premium partnerów Visa. Wejdź na nagrodyvisa.pl, pobierz kod, skorzystaj z oferty zgodnie z jej warunkami przy użyciu karty Visa i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodyvisa.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem młoda kapusta ma kosztować 2 zł za sztukę, a druga niech będzie za złotówkę. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Podstawa pielęgnacji? Dokładne oczyszczenie twarzy. Nawet z tego, czego nie widać gołym okiem. Dlatego nie idę na żadne kompromisy i stosuję Biolip, oczyszczający żel do mycia twarzy ze szczoteczką. Jej miękkie, silikonowe mikrowłókna dogłębnie oczyszczają skórę nawet w trudno dostępnych miejscach. Biolip, żel do mycia twarzy, sprawia, że skóra jest perfekcyjnie czysta, a do tego aksamitnie gładka. Biolip, skoncentrowany na skórze. Wypróbuj również delikatny płyn micelarny Biolik, który usuwa nawet wodoodporny makijaż. Biolik, dostępny w aptekach. Reklama. Informacje w Radiu Wawa. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Spadła na ziemię tuż po starcie. Informacje zaczynam od wypadku paralotni na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Sterująca maszyną 30-letnia kobieta doznała ogólnych obrażeń ciała, trafiła do szpitala. Powiedziała nam przed chwilą Mirosława Piątek z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Zniosła się na wysokość około 5 metrów, po czym najprawdopodobniej dostała boczny wiatr skrzydło, co spowodowało, że skrzydło to złożyło się i kobieta spadła. Kiedy zabierał ją śmigłowiec ratunkowy, była przytomna, trafiła do szpitala w Bielsku-Białej. Afganistan potwierdza, przywódca talibów Akhtar Mohamed Mansur nie żyje. Zginął podczas amerykańskiego ataku z użyciem dronów. Wraz z nim miał zginąć inny wysoki rangą dowódca talibów. Akcję osobiście zaakceptował prezydent Barack Obama. Niby Polska, a jakby Grecja. W Muzeum Ziemi Lwowskiej w Zielonej Górze prawdziwe tłumy pojawiły się na greckiej nocy. Były tańce pontyjskie, występy wokalne, warsztaty plastyczne i konkurs wiedzy o Helladzie. Stolicą Grecji jest Koryt, Teby czy Ateny? Ateny. Bardzo dobrze. Jesteśmy na etapie tworzenia kwadratu. Filip stara się odzwierciedlić to, co przedstawiał wazę, o której tutaj nam pani przed chwileczką mówiła. A teraz z Grecji jedziemy prosto do Włoch, bo tam region Wenecja Euganejska postanowił stworzyć własny, niezależny system prognozowania pogody. Dlaczego? Bo według lokalnych władz ogólnokrajowe serwisy meteo są niewiarygodne. Źle odczytują pogodę, co odstrasza turystów. Że którykolwiek z tych spotkań przyniesie nagły zwrot i przełom, byłoby naiwnością. Warszawa, Mariusz Piekarski.